Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Brama w czasach starożytnych spełniała rolę sądu. Podejmowano w niej decyzje, przeprowadzano rozprawy sądowe. Brama to również granica miasta, dzieląca bezpieczną wewnętrzność miasta od niczym niezabezpieczonej strefy zewnętrznej. Jezus zatem zaprasza nas do osądzenia samych siebie. Osądzić siebie w swoim wnętrzu to nic innego, tylko uznać w sobie winnego, uznać siebie grzesznikiem. Co bowiem powoduje, że uciekamy przed sobą? Nasze poczucie winy. Wielu za czasów Jezusa musiało zdać egzamin bramy. Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Piotr wszedł przez bramę na dziedziniec Kajfasza i gdy już zobaczył prawdę o sobie oraz ją usłyszał z własnych ust, wyszedł na zewnątrz. Wiedział już wszystko o sobie. Tylko przez Chrystusa można mieć dobrą relację z Jego wyznawcami. Mówiąc inaczej, jedyny możliwy dobry kontakt z owczarnią dokonuje się przez pasterza, który jest bramą prowadzącą do owczarni. Usiłowanie nawiązania kontaktu z owcami, pomijając pasterza, jest znakiem złych zamiarów wobec owiec. Jezus zdecydowanie nazywa takich złodziejami i rozbójnikami. Jedynie ci, którzy wchodzą do owczarni przez bramę, są dla owiec bezpieczni. Co to znaczy wchodzić przez bramę? To słuchać Jezusa, stosować się do Jego nauki i tych zasad, które obowiązują w owczarni. Wchodzący z pominięciem bramy nosi w sobie złe zamiary wobec owiec. Jest złodziejem i rozbójnikiem. Złodziej to ten, który pozbawia wartości, jakie są największe w człowieku wiary. Co może uczynić złodziej i rozbójnik? Osłabić wiarę, poddać wątpliwość życie wartościami, zniechęcić do podążania wąską drogą i do wchodzenia przez wąską bramę, budzić wątpliwości w tych, których wiara jest osłabiona przez bolesne doświadczenia życia. Wchodzący przez bramę do owczarni oczyścili się we krwi baranka i przyjęli Jego słowo za przewodnika. Oni nie zagrażają owcom,
ponieważ są prowadzeni według tej samej nauki, karmieni taką samą paszą. Jezus proponuje zbawienie przez słowo będące paszą, umacniającą w drodze do Jego osiągnięcia. Do owczarni Jezusa wtargnęli złodzieje i rozbójnicy. Byli to faryzeusze, kapłani, uczeni w piśmie, którzy wprowadzili zamęt, budząc lęk, a tym samym niepewność w tych, którzy już poszli za Panem. Jezus jest jedynym źródłem zbawienia. Ci, którzy proponują zbawienie poza Nim, są zwodzicielami, będąc rozbójnikami i złodziejami. Mowa jest o nieuczciwości w nauczaniu wiary przez arcykapłanów i uczonych w piśmie.